Nie ma, przegrasz to. No, za ostatni wyścig masz, kurczę, okazję się zemścić teraz. Za kolory ekipki. W ogóle zauważyłeś, że zmieniłem kolor ekipy? Nam, delikatnie? Nie. Jest troszeczkę inny zielony, ale to pewnie tylko kobieta by była w stanie zauważyć. Tak podejrzewam. Po prostu zmieniłem jego odcień i nic więcej. Czekaj. O, tak sobie ustawmy. Powinno być fajnie. Okej, ale zakłady nie mają sensu w ogóle, skoro jesteśmy tylko w dwójkę, nie? Raczej byśmy się nie mogli założyć. Ku tak się. Kurde. Nie, no nie będę używał tej ksywy, nie, już przełknę jakoś kakatax. Choć naprawdę jest to ksywa ciężka, serio. No, a w ogóle, no, w sumie siema wszystkim. To jest GTA Online, ja jestem Piechol, to jest kakatax, jedziemy. Choć tak naprawdę z odcinkiem już jedziemy od ponad minuty. Ej, czekaj, co mam za dziwną kamerę? Kurde, ej, w ogóle, powiedz mi ty... Co mi zrobił, nie? Zapomniałem. To jest zemsta. Niech ci będzie, niech ci będzie. Tylko teraz moja dobra rada, odjedź tak daleko, żebym na pewno nie był w stanie cię dorwać, bo jak cię dorwę, to zastrzelę. Wiesz, i nie bierz tego jako groźby, to tylko przyjacielski wyścig z rakietami. O kurde. Dobra, nie spodziewałem się tego starego zakrętu. Mogłeś coś powiedzieć. Tak, rozbiłem wszystkie opony. O, ja tak samo. A przypomnij mi jeszcze tylko, czym się strzela. Choć co prawda nie jest to w twoim interesie, żeby mi przypomnieć, bo zaraz cię będę widział. Klaksonem. Klaksonem, powiadasz. Kurczę, to pewnie zaraz na zakręcie wypalę przypadkiem. A te rakiety widzenia są zbyt często. Niestety. Co, jakby jakieś turbo było, też bym się, kurde, nie obraził. No. Nie! A to moja zemsta z kolei. I teraz ja się bawię w króliczka, ja uciekam. Więc miłego ścigania. Jeszcze może turbo gdzieś znajdę po drodze, no jeśli mi się przyda. Co prawda nie bardzo. Poznając życie, po prostu szybciej dojadę do jakiejś ściany i w nią przydzwonię. Zerując prędkość praktycznie do samego zera. Ej właśnie, a czy kakatax? Można zerować. Można zerować do innej liczby niż zera, jak sądzisz? Tak, można, na wstecznym. No w sumie też rację. Ej, dobra, on powiada, że jesteś za mną, tak? Ale jak daleko za mną? Mam już się martwić? Chyba nie. Co, czy martwić się będę, tak czytaj, ale chyba tak autentycznie nie ma już się czym martwić, bo tu już zaraz będzie drugie okrążenie. A później dystans już taki wytworzę, że mi nie zagrozisz chyba. Jeszcze... Nie wytworzy. Ej, no poza tym jeszcze zbieram wszystkie klucze francuskie. Jak... Ze mną to nie jest sztuka wygrać. No to tak samo jak ze mną, więc witam w klubie. Chyba, że w tym klubie już byłeś tak samo długo jak ja. O nie, nie, ja mam 10 wyścigów wygranych. Ło! Kurde, to jeszcze musisz troszeczkę poczekać, zanim dołączysz do mojego klubu tych, co mają więcej niż 20. Albo dokładnie 20. Choć nie, sorry, nie, już będzie 21, bo wygrałem jeszcze Śmigiełka. Co pewnie pamiętasz, bo to miało miejsce niedawno. Coś, co prawda dla widzów, to może być serio z tydzień. Albo coś w tym guście. Ja i ty pamiętam. Ty masz tak samo dobrą pamięć jak ja. Lecz szkoła, kurczę, wykańcza umysłowo zupełnie. Ło, kurde, ej, piękna zagrywka taktyczna z mojej strony, ale stało się dokładnie to, co podejrzewałem. Czyli wziąłem turbo i rozwaliłem się na tyle, że muszę na 4 razy zawracać, więc kurczę, jeżeli teraz nie dojedziesz do mnie, to naprawdę byłeś kilometr za mną. Ej, serio, chyba byłeś autentycznie kilometry za mną. Patrzę teraz na mapę. Jedna... Wiem, że wtedy mnie zniszczyłeś całkiem przypadkowo, bo byłem skupiony na czymś innym. Jak tak, przypadkowo? Wyraźnie w ciebie celowałem, to nie był przypadek. Zatem... Nie był przypadek, ale mogłem w ciebie strzelić pierwszy, ale niestety... No chybiłeś, tam idealny unik zrobiłem, tam poszedł danger zone, kurde. Właśnie na czymś innym skupiłem, tak było. Tak, 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 jasne, jasne. Przy okazji jeszcze ten przelatujący nieopodal jednorożec na swoich skrzydłach zatrzepotał zbyt głośno i straciłeś koncentrację. Tak, tak, spoko. Nie, chciałem ci podłożyć bombę przylepną, ale wiesz. O, no widzisz. No zachowałeś się jak królik z bajki o króliku i żółwiu i o wyścigach. No i zapłaciłeś wysoką cenę. Teraz jesteś drugi. Ale największa lama świata jedzie przez to pierwsza. I wprawia widzów w osłupienie.
Ej, kurde, dopiero drugie okrążenie, no to serio, masz jeszcze dużo okazji, żeby mnie dorwać. Więc teraz ja zluzuję troszeczkę z komentarzem, bo naprawdę muszę skupić się na jeździe, żeby mnie skalfaścił gdzieś tutaj po drodze. Przypadkiem. O, shit! No dobra, to rakiety już straciłem. Poszedł pierwszy kalfast dosłownie 2 sekundy po tym, jak powiedziałem, że muszę tego unikać. Dobra, i poszedł i drugi. Ej, ja bym robił to specjalnie, żeby były większe emocje. A uwierzcie, nie robię tego specjalnie, bo lubię wygrywać. Ale serio, Kakatak, jesteś tuż za mną. Już troszeczkę się teraz boję. Serio, że zaraz zgarnę rakietę, kiedy będę się starał wziąć fajnie zakręt. Ja się boję, czy ja to w ogóle ukończę. No w sumie teraz... Kurde, dobra, oczywiście przy wziętym turbo stało się to samo, co powinno się zawsze ze mną stać. Czyli totalny dzwon. Nie, ale właśnie chciałem mówić, że już teraz bardziej biorę turbo niż rakiety, więc uciekam bardziej niż chcę walczyć. I też klucze francuskie. Lamus. Nie lamus, no. Tylko kurczę, chęć zwycięstwa zwyciężyła po prostu. A poza tym i tak nie jesteś aż tak daleko. Bo ja przypominam, że zazwyczaj ja biorę turbo, to później przejadę może z 20 metrów troszeczkę szybciej, a później zaliczam dzwona w jakiś murek. To jest naprawdę dużo zawijasów. A tam kurde, i tak tego wyścigu nie potrzebuję, bo to są kupeki. Bo tam faktycznie trzeba wygrywać, tak? Jeszcze dodatkowo. Aha, ale to się dzieli na klasy, tak jak mówisz, tak? Że z tej klasy nic ci to się nie przysłuży. Nie ma żadnego fajnego coupé. Kurde, szkoda, coupé są fajne. Oż, kurde, nie, 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 kurde, szybko niech się odradza. No przecież nie wierzę, że na dach się wbiłem i zawisłem dosłownie na krawędzi. O, jestem jeden zakręt przed tobą tylko, jeden poważny zakręt. W sumie to jest duży zakręt. Jeżeli poważnie jeszcze nie skopię, to chyba dowiozę pierwsze miejsce i to będzie moja 22. wygrana już. No i statystyka coraz lepsza. A jak tam u ciebie z tyłu? To już chyba twoje położenie tak można określić. Nie masz życia na swobodnej. Od razu ci mówię, będę ci zabijał ile wlezie. To ja, aż tak bardzo? On się będzie tam nudziło na, jak wyjdziemy? Kurde, no to trzeba po prostu znaleźć jakąś inną akcję. Może trafi się jakaś stworzona przez kogoś, nie przez Rockstar. Bo nie wiem, czy ty też podzielasz moje zdanie, że takie, kurczę, o wiele chętniej się gra. Tak, o wiele chętniej, bo są zbudowane z rampów wszystko i są ciekawe. No dokładnie. A Rockstar nie akceptuje ciekawych akcji. No faktycznie, nie? Ale już jak już zatwierdza jakąś, no to faktycznie, tam, no inaczej, kokosów tam nie ma. Ale i tak jest lepiej niż te wszystkie stworzone przez pracowników z Rockstaru, którzy co prawda mają doświadczenie i kreatywność, tego im nie można odmówić, no ale bez przesady, nie? No te wszystkie wyścigi, no były po prostu klasyczne, no jedziesz po drodze fajnych parę zakrętów i tyle, nie? No weź tam nie poczekaj chwilę, no... Co ty, ja to już się tak bardzo zbliżam do mety. Inaczej, ja nie respektuję podkładania się w wyścigach, oj nie, ani w deathmatchach. No kurde, w sumie tutaj troszeczkę się podłożyłem, ale niespecjalnie, niespecjalnie. No dobra, mogę poczekać tyle, żebyś nie miał dyty nad finish. Żądam tego. Ile sekund ci potrzeba? Żądam deathmatchu, który nazywa się Presja Tumu 2. Nie doleciała nazwa, więc zaraz ją powtórzysz, ale dobra, tyle czasu ci wystarczy. Przejadę delikatnie. No nie wiem, chyba, że jeszcze za mało czasu ci dałem, przecież to masz 30 sekund, ej. No, i ranga w ekipie urosła do twardziela nagle. No nie mów, że ci nie starczy. Serio, patrzę teraz na twoje koło. Masz tylko 11 sekund, serio, po co ja czekałem? No, zaraz zahaczysz i tak przejedziesz. Mówiłem. Dobra, to co mówisz, że co teraz? Co teraz chciałeś zagrać koniecznie? Presja tłumu 2. Presja tłumu 2. No to dobra, jeżeli trafi się, no to oczywiście tam głosy będziemy wrzucać, nie? Ale prawdopodobieństwo jest naprawdę małe. Ej, widziałeś? Świeciłem przez sekundę na wszystkie kolory tęczy. Spoko. Tak. Spoko, jakaś nowa funkcja. Albo po prostu nagradzają tych, co wygrywają naprawdę rzadko.
Presja tłumu, presja tłumu, presja tłumu. Nie, nie ma. Ale jest, ej, wśród drapaczy chmur. Nie, dobra, odświeżmy. Może się uda trafić. Nie, tu też nie. No ale to jest nasze ostatnie odświeżenie. No i niestety. Trzeba pójść do otwartej, do swobodnej. I co, i mówisz, że tam się nic nie dzieje? Skąd wiesz, że nic się nie dzieje? Jaki masz wgląd w tą sytuację, skoro byłeś ze mną cały czas? A faktycznie, chyba że po prostu teraz się nie słyszymy, bo wychodzimy dopiero z lobby. Tak, słyszymy. Słyszymy się, no to co to cisza po drugiej stronie? Czasami naprawdę czuję się, jakbym był schizofrenikiem i gadał do siebie, autentycznie. Choć w sumie tak się czuję w ten sposób dokładnie przy większości nagrań. Tak 99%. Dobra, jesteś tutaj, gdzieś tutaj koło mnie? Czy nieważne jak... Ale cię widziałem, czekaj. Widzę. Dobra, dobra, też jadę w twoim kierunku. Dobra, no to wybierz tamtą akcję presję tłumu, jeżeli uda ci się ją znaleźć. I jedziemy z koksem, skoro tam bardzo chcesz. No, gdzie mi te bomby? Kurde! Za co? Po co? Było bardzo niemiłe z twojej strony. Co, z mojej strony, że wygrałem? Tak. No chyba, że za moją głowę była... Pieniądze, bo na deathmatchach tracisz. A. Czekaj, kurde, nie, w liście, gdzie ja szukam banku w liście akcji i kit? Nie, kurde, co jest grane? Czemu nie potrafię się poruszać nagle po telefonie? Przez podstawową umiejętność. No dobra, ale moja kwota na koncie się zbliża do 200 tysięcy znowu. Raz już tam kurde była, ale niestety musiałem dokupić do pistoletu amunicję. Opowiadasz, szukasz tej akcji, tak? Widzę, znalazłeś już, chyba, bo zniknąłeś. A niestety już miałem przygotowaną na ciebie snajpę. Ale cóż, no przetestuję może innym razem. Nie, no dobra. Wysyłasz to zaproszenie? Jest. Dobra, jak na życzenie. Ale czekaj, masz się zapełni ekipą, nie? Znaczy, no niekoniecznie naszą ekipą, ziomami i skillami, powiedzmy. Nie, jeden na jednego. Jeden na jednego? Okej, okay, dobra. Tak. Dobra, skoro to chcesz, no ale wiesz, że twoja porażka może być sromotna wtedy. Zdajesz sobie z tego sprawę. Jezu, czterech potrzeba, ja pierdzielę. Dlaczego? No widzisz, no to dwóch na dwóch minimum. Możesz zadbać o to, żebyśmy byli w przeciwnych teamach. No to po prostu wezmę sobie tylko ciebie za cel, a na ewentualnie drugim gościu będę robił tylko punkty. Ewentualnie. Tutaj dostałem 2000 za dobre zachowanie. Widzisz, opłaca się być ofiarą. Zabijali mnie, a nie ja zabijałem i widzisz. Co godzinę dostaję. No co godzinę, jeżeli nie rozwalasz innym samochodów i nie strzelasz do wszystkich jak leci. Nie. Co godzinę. No kurczę, no to co to inaczej. Ja myślałem, że to miało działać w ten sposób, że dzięki temu więcej ludzi będzie się właśnie dobrze zachowywało online, a skoro po prostu się dostaje co godzinę, no to jaki jest sens, kurczę, trzymania swoich zachowań na wodzy, no kurde. Przecież to przeczy teorii. Z dobrymi graczami. A kiedy jesteś biały, grasz z białym, jak jesteś czerwony, grasz z czerwonymi. Aha, tak po prostu. Taki podział. Nie chcą... No nie widzisz, chcą... coś nie chcą dołączyć, no. Mógłbyś jeszcze pozapraszać kogoś dodatkowo. Ewentualnie z listy znajomych, bo znajomi częściej akceptują przecież. No chyba, że po prostu wiedzą, że tutaj coś się dzieje, że jest nagrywane i nie chcą występować. A poza tym gadamy na ogólnym, a to psuje troszeczkę zabawę innym, jeżeli nie znają tego języka, serio. Już zapraszam pełno ludzi. No nie wiem, że i tego nie zagramy sobie. Ewentualnie będzie można spróbować, nie wiem, inny deathmatch. Gdzie można w dwójkę. Grałbym w Minecraft. Ocio, ktoś dołącza. Jeszcze potrzeba tylko jednej osoby w takim wypadku. Hello, Piney69. Dobra, Kamilek jeszcze by się przydał, albo któryś z tej listy poniżej. Jedna osoba jeszcze tylko. Just one more person. Ej, wiesz, to chyba faktycznie się nie doczekamy. Doczekamy się, doczekamy. No nie potrzeba wiele, naprawdę nie potrzeba wiele. Jedno osoba tylko brakuje, no ale już, ej, szczerze, troszeczkę czekamy. Jakbyś mógł ponowić na przykład wysyłanie zaproszeń, żeby jeszcze raz dostali powiadomienie, to może ktoś jednak się zreflektuje i zachce zagrać presję tłumu 2.
A w ogóle czemu tak bardzo ci zależało na tym konkretnym trybie? Przecież to jest tylko, to się dzieje pod molo po prostu, tam masz belek dużo. I to jest wszystko. Tak. Po prostu chcesz użytek zrobić ze swojego granatniku, tak? Nie. Nie, wcale. Zwłaszcza, że jest od 60 rangi. Zwłaszcza, że jest od 60. Tak. Jest! Nie wierzę. Jest! Okej, okay, jedziemy z tym koksem. Włączę, póki się... normalnego nie można zrobić. Nie, jedź. Szybko. Coś nie dobre, tak musi dołączyć. No, dobra, raz, dwa, trzy. Come on. Ja nie chcę być z tobą. Co, ale jesteś miły, dosłownie, kurde, wow. Aż mi się miło zrobiło, serio. No. Kurde, łza się w moim oku zakręciła. Nie. I widzisz, wmontowali cię do lamy, do drużyny i masz przerąbane, ale i tak stałem 800. A kamizelki nie kupuję, trzeba oszczędzać pieniądze. A pan też ma maskę. No ma, ale to najbardziej podstawową z podstawowych. Teraz powiedz mi, oni słyszą, a my będziemy drzeć paszczę do siebie, czy tylko słyszymy swoją drużynę? Tylko jak umrzesz, będą cię słyszeć. Aha, takie buty. Albo jak ktoś umrze, to słyszy drugi kanał. No. Ej, dobra, no to co, idziemy ich punktować, nie? To się trzeba kampić i z kolby dać. Jakie kurde, nie ma żadnej kampy. Proszę, aj kurde, no już myślałem, że to nie ja. Bullshit! Co to było? Nie wiem, że ten zbiornik z proponem butalem, obok którego się schroniłem, jak debil. Kurde. Tak podejrzewałem. Ale ja myślałem, że może to nie będzie, prawda? Kurde. Jest. Ten ma więcej kilo od ciebie. Oj, tam nie wiem. Ale w sumie, czy to jest aż takie ważne? No! Obrzyn na krótkim dystansie, ale wszedł jak w masło. Tylko nie wiem, czemu się teraz skradam. Co ty masz obrzyn? Haha, leżał. Podniosłem. Dalej, bo są po drugiej stronie. Trzeba ich wypunktować jak leci. Zostało tylko 8 minut. Trzeba przynajmniej fajną, dobrą przewagę wypracować. Dobra, widziałem gościa w czerwonym kubraczku. Fuck. Haha! Zheadshotowany znowu. No ci powiem, że i tak, no nie możesz mnie zabić, no ale możesz przeciwników. Więc możemy walczyć, kto więcej zabije. Tak po prostu. Co ty na to? Tak. Tak zróbmy. Dobra, jest ciężko, kogoś tam wykurzyłem stamtąd. Faktycznie czy nie? Tam są daleko. No ale kurczę, podoba mi się to, że tu masz wymuszone bronie. No! Pięknie. Wymuszone bronie, przez co naprawdę ludzie częściej pistoletami strzelają, a ja uwielbiam strzelać pistoletem. Kiedy oczywiście nie jestem wtedy niszczony jakimś karabinem maszynowym. Tak nagle. Jak tam kile? Nie wiem. Kurde, jeden kilo masz więcej. No i widzisz. No tu za tobą. Ziomek biega w czerwonym kubraku. Kurde, tego wykończyłeś, a ja z obrzyna w niego ładuję. Ty tłuczesz ich naprawdę kolbą? Serio? Tak. To kurde, dobry sposób. Troszeczkę taki odważny, wręcz zuchwały. Zuchwały motyw, ci powiem, zuchwały. Ej, nie wiem, czy oni już się poddają teraz tak naprawdę, bo wypaliłem do gościa 3 razy z obrzyna i mi nie oddał ani razu, nie? Ani razu. Mam serię zabójstw. No też mam cały czas. Ilu zabiłem? Z 5. Tam 6. Kurde, ja muszę sobie podnosić teraz jakieś bronie, bo ostatni strzał z obrzyna mi został tak po prostu. Mój. Hej, złodzieju. Złodzieju Kili. Kurde. Czekaj, kolejny obrzyn. No bo nie mam pistoletu już, kurde, tak dawno nie zginąłem, że naprawdę nie uzupełniły mi się jeszcze naboje po prostu. O, szy! Dobra, teraz się uzupełnią, ktoś mnie wysadził. Ej, mamy remis. Jesteśmy ex aequo na pierwszym.
Oho! Ale mnie zabił za ściany. Jak za ściany. Już tak nie można. Kurde, no! No pięknie, dobra, jednak się udało. Pana Painiego posłać do piachu. No ale gdzie jest ten gość w czerwonym kubraku, nie? On jest najbardziej widoczny spośród wszystkich tutaj. A kurde. Ale może się gdzieś zrespawnuje, nie opodal. Tam są. Jeden. Drugi do ciebie ciśnie na motorze, nie? Jakbyś chciał taką informację, to proszę bardzo. Ja serio muszę podnosić pistolety. O, amunicja się zaraz skończy i nie będzie fajnie. Potrafisz headshoty strzelać? Co? Potrafisz headshoty strzelać? Ja tylko headshoty strzelam. Tylko. No, ja już to widzę. Nie, ale serio, pistoletami naprawdę to jest większość moich killi po prostu. Strzał w łeb. Z kilometra. 20% moich strzałów to są strzały w łeb. 20%. No statystyka może nie wiesz. Masakryczna. No, ale widzisz. Pierwsza to kolba, ZW. Czekaj, tu go chyba widziałem. Szyt! No ale pięknie wchodzą hedy, serio. Tak przypomniałeś teraz o tych headach, no i wchodzą. Wchodzą całkiem zacnie. Shit. Dobra, tam jakieś eksplozje się dzieją. Dosyć niedobrze. Niefortunnie, ale dokładnie. Nagroda za mój łeb już jest. Tak wymiatam. O kurde, dobra, żeby ktoś nie zarobił tej nagrody przypadkiem. Zbyt łatwo. A kurde. Pajni 69. No ale kaka, tak co jest? Stoisz nagle z killami? Przypominam o naszej międzygrupowej, powiedzmy, rywalizacji. Ale mnie rozwalił. Ale teraz słabo pojechałem. Ej, żebyśmy nie przegrali tego. Kakatax, ej. Bierzemy się do roboty. Nie mów, że aż tak bardzo się skupiłeś, że nawet słowa nie możesz z siebie wydusić. No kurde, nie mówcie, że go jeszcze nie zabiję, nie? Kolbą go! No i on mnie skolbował, nie wierzę! Ale teraz przylamiłem okrutnie. Jeeej, to chyba już trzeci raz pod rząd, dokładnie, seria przegranych. Zabiję go. Kurde. Ej, serio, coś mi kurde mega słabo nagle idzie. No, ale hedy wchodzą. Kurde, jak oni stoją w miejscu i liczą, że ich nie zheadshotuje, to się kurde mylą. Dobra, dajcie apteczkę. Dajcie jeszcze kamizeleczkę, jeżeli się uda do niej dobiec. Choć koleś w czerwonym kubraku tam stoi, go widzę, nie? Hedy, tak jest. No, tak to się dzieje w deathmatchach. Trzeba strzelać również do nich. Czekaj, dobra, mam już tak, apteczkę, pieniądze. Bo mam wszystko, czego mi potrzeba do szczęścia. Nie, dobra, sorry, jeszcze nie, jeszcze kamizelki tylko brakuje. No, teraz już jest wszystko, co bym chciał. No, tylko brakuje w sumie przeciwników. Fuck, kurde! Oczywiście jak znalazłem to wszystkich. Fuck, ale z gościem mam 4-4, czyli w sumie on nie jest aż taki słaby, ej. Skoro tyle razy go zabiłem, ile on mnie. Nawet można powiedzieć, że jest dobry. Tam jest. No to biegnij do niego. Po. Halo. Halo. No już, niesprawiedliwość, masz więcej killi. To nie było przez chwilę. Ja tutaj, kurczę, niestety widzisz, walczę jak lew. Cały czas, wymierzając headshoty na prawo i lewo. Staram się, żebyśmy wygrali z dużą przewagą killi po prostu. Ej, mam cel. Muszę zabić przeciwnika pojazdem. Taki masz cel osobisty, czy cel u nas narzucony przez grę? Przez grę mam taki.
No to kurde, ja nie wiem nawet gdzie mogę podejrzeć, swój własny, prywatny. Ej, gdzieś tam na końcu są, gdzieś na końcu... A, już to wiesz, widzę. Chciałem go pojadę zabić. On teraz on go przejął, ale nie na długo, nie na długo. Dobra, szybkie przeładowanko się udało. No czemu do tamtego nie wierzę? Przełączyło mi nagle na gościa zamiast tego, co był dosłownie przede mną, nie? Coś chciałem mu kolbę sprzedać na paszczę. To na gościa, kurde, na samym końcu. Ja tam do niego wskoczyłem. No przecież bez przesady, ale to mnie, kurde, gra zrobiła w konia. Niemiłe to było. Bardzo, bardzo niemiłe. Gdzie tam na górę on się ładuje? No widzisz gościa? Trzeba go ustrzelić. Albo przynajmniej tego. Dobra. Wstrzeliłem go kolbą w łeb. Tak? Ale... Oświadom mnie, czy nagrywanie jest włączone, czy nie? Tak, kurde, oczywiście, że tak. Ja nie mam czasu na granie bez nagrywania. W ogóle jesteś asem, że nie pomyślałeś o tym do tej pory, ej. Serio, rzadko mi się teraz zdarza mieć czas po prostu na zwykłe, niczym nieskrępowane granie, ale dobra. I co, wygrałeś? Nie, bo kluczowym zawodnikiem jestem ja. No, ale jestem ciekawy... Ej, no nie obrażaj przeciwników. To, że ja byłem od nich lepszy, nie no, dobra, dokładnie, masz rację. To, jeżeli ja byłem aż tyle lepszy od nich, to naprawdę, no, to były nubki, to były nubki. Ale masz brzydką fryzurę. Oj tam, nie przesadzaj. Idziemy do fryzjera, na swobodną idziemy. Nie, teraz już wiesz, to ewentualnie już poza nagraniem, bo ja w tym momencie nagrywanie muszę skończyć, więc żegnasz się jakoś, może, z widzami, coś? Pozdrawiasz kogoś? Coś? Pozdrawiam moją mamusię. O, ja również się przyłączam do pozdrowień. I pozdrawiam Adusa, ty balanie. Never gets old. Cześć, czołem, Halo. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej, wielkie dzięki za oglądanie.